odbywa się na osiedlu Motołogórnika impreza z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem jest Rada Dzielnicy Osiedla Motołogórnika. Jak co roku organizujemy dla dzieci naszego osiedla, ale nie tylko, zapraszamy gości. No i mamy przygotowane szereg atrakcji poprzez zabytkowe samochody, poprzez edukację, jak segregować elektryczne śmieci. Mamy tutaj zamki, zabawy dla dzieci. Mieszkańcy, którzy przyjdą dzisiaj z naszymi dzieciakami, będą mieć możliwość wspólnej zabawy i wspólnego świętowania w osiedlu Motołogórnika. Tutaj dzieciaki mogą sobie zrobić elektryczny las w szkle, też właśnie z elementów, ze zużytego sprzętu elektronicznego. Tam mamy między innymi świetlówki, mamy elementy, lodówkę, taka ciekawostka z mieloną, mamy styki, elementy klawiatury, także można sobie stworzyć takie swoje niepowtarzalne dzieło. Jest bardzo fajnie, można zobaczyć stare samochody, jak policja kiedyś była, no i to jest bardzo fajnie. Mogłam zobaczyć, jak kiedyś moi pradziadkowie mieszkali i na przykład jeździli samochodami. Tobie co się najbardziej tutaj spodobało? Wszystko. Ja bym chciał wejść do wozu strażackiego i na przykład pójść na dłuchajce. Bawimy się świetnie. Uważam, że to jest najlepszy festyn, jaki nam się udało zrobić do tej pory. Atrakcje są ogromne. Pokaz samochodów, pościg z tymi zabytkowymi radiowozami, straż pożarna. Naprawdę zapraszam gorąco. Festyny integrują? Jak najbardziej integrują, społeczność może się razem bawić, dzieci się również poznają między sobą. Mam nadzieję, że zapiszemy się z tym festynem w pamięci. Dlaczego zdecydowałaś się tutaj dzisiaj przyjść? Żeby się dobrze bawić. Ogólnie lubisz takie festyny? Tak, bardzo fajnie, naprawdę jest to chyba najlepszy festyn. Byłam na wielu i to jest naprawdę najlepszy. No, co udało ci się do tej pory tutaj, nie wiem, zrobić? Na pewno zobaczyć ten pościg z zabytkowymi autami, to był chyba najlepsza rzecz tutaj i te zabytkowe auta to robią wrażenie.